Cześć, witajcie w podcaście Kobiecy Biznes Online. Ja nazywam się Ada Kinowska, jestem wirtualną asystentką i prowadzę stronę Kobiecy Biznes Online, czyli miejsce dla kobiet przedsiębiorczych, które chcą spełniać swoje biznesowe marzenia. Dzisiaj chciałabym z Wami porozmawiać o kolejnym sprawdzonym sposobie na sukces. I tym sposobem jest bycie sobą. Bycie sobą jest niesamowicie ważne w dążeniu, oprócz niepoddawania się Powinnośmy pozostać sobą. Nie ma co udawać kogoś innego. Kogoś, kim nie czujemy się, że jesteśmy. Nie ma co brać przykładu z innych osób i robić coś tak jak one, dlatego że widzimy, że to działa. Dlatego, że nasi odbiorcy po jakimś czasie zauważą, że coś jest nie w porządku. Zauważą, że my wcale nie jesteśmy takimi osobami, jakimi robimy. No i wydaje mi się, że najważniejsze jest to, że chyba najłatwiej jest być sobą, a nie udawać yy, kogoś innego, chociaż no, nie zawsze. Jeżeli prowadzisz, biznes online, w którym ty jesteś jakby na środku docelowo bądź na razie, to ludzie ludzi będą będzie przyciągać twoja osoba, to ty będziesz y, w centrum zainteresowania. Spójrzmy na internet, ile jest osób, które się śledzimy tylko dlatego, że je lubimy. Może nie do końca, czasami pasuje nam tematyka tych postów czy miejsca w internecie, które te osoby robią, ale lubimy po prostu tą osobę. Jakby czujemy, że to co ona robi jest prawdziwe, czujemy, że jest sobą, czujemy, że nikogo nie udaje. I idziemy za tym. I wydaje mi się, że to jest też bardzo ważne, bo dajemy się też poznać naszej widowni. Dajemy się poznać naszej widowni, właśnie nie mówię tutaj o odkrywaniu jakichś prywatnych swoich spraw, ale tego, kim jesteśmy. Możemy te osoby inspirować swoją energią, swoimi przemyśleniami, możemy motywować te osoby do działania, możemy pokazywać, że nie trzeba nikogo udawać, tylko wystarczy być sobą i jakby nie ma tutaj nic w tym złego, Wydaje mi się, że osoby w internecie też nie są głupie i, i po prostu wyczują ten fałsz w którymś momencie i, i wtedy będzie dopiero problem, bo wiele osób może się od nas po prostu odwrócić. W internecie wydaje mi się, że to jest tym bardziej ważne, żeby być prawdziwym, bo nie mamy jakby takiego namacalnego, fizycznego dowodu istnienia drugiej osoby. Znaczy mamy, no jest film, tak? Ale no... Wiecie o co chodzi? To jest coś takiego, że jakby chcemy cały czas tego potwierdzenia, że, że te osoby, które oglądamy, one naprawdę takie są. I, I w momencie, kiedy bardzo je polubimy, to po prostu będziemy zaglądać do nich, będziemy patrzeć, co, co tam się dzieje. A o to właśnie chyba nam chodzi jako twórcom, żeby, żeby osoby, które chcemy do nas przyciągnąć, były nami zainteresowane, polubiły nas. Pamiętajmy też, że. Może Wam się wydawać, że bycie sobą nie jest fajne, bo jeżeli na przykład ktoś tworzy i dostanie jakąś negatywną opinię, to okaże się, że ta opinia będzie dotykać go bezpośrednio, no bo jest sobą, robi wszystko ze swojego serduszka. Dobrego i, <noise> i nagle dostaje jakąś negatywną opinię, albo ktoś po prostu go hejtuje, albo nie wiem, co robi. I wtedy łatwo jest się w jakiś sposób tam załamać, stwierdzić, że to jest przykre i tak dalej. Ale nie ma się co tym przejmować, bo nie ma rzeczy na świecie ani jednej, którą lubi każda osoba. Nie ma po prostu. My też będąc sobą będziemy przyciągać osoby, które, um, które będą chciały z nami być. Yy, nie będziemy przyciągać osób, które, których nie, yy, nie będzie to interesowało i które będzie, będą tylko dla nas po to, żeby potem się powyżywać w komentarzach, tak? Yy, oczywiście takie osoby się trafią, ale wydaje mi się, że więcej osób doceni samo to, że my mamy gdzieś, jesteśmy sobą, jesteśmy dobre, chcemy gdzieś tam pomóc, mamy swój cel, mamy swoją wizję tego wszystkiego, yy, pokazujemy też trochę siebie yy, i to jest fajne. Nie chcemy trafić do wszystkich ludzi na świecie, nie chcemy być lubiani przez wszystkich, tylko właśnie przez te osoby wyjątkowe, które poczują z nami jakąś więź. I to jest też bardzo, bardzo ważne. Ok, mamy ze sobą kolejny sposób na sukces. Pozostanie sobą, gdziekolwiek tego słuchacie, proszę dajcie mi znać, czy to jest trudne, czy to jest łatwe. I czy oczywiście, czy ten odcinek podcastu był dla Was przydatny, zostawcie mi jakiś znak. Ja Wam bardzo dziękuję za dziś i słyszymy się już niedługo w kolejnym odcinku. Dziękuję Wam bardzo, cześć, pa.